Hej, tu lepszy komentator, a to jest Polska na Szalom, cotygodniowe podsumowanie naszego szurskiego piekiełka. Trzęsienie ziemi w Turcji. Rośnie liczba ofiar, władze szukają pomocy międzynarodowej, a szury negują. Tak, zdaniem szurów i foliarzy, trzęsienie ziemi to fikcja i mistyfikacja. Według ich światłej pseudologiki, gdyby ziemia się trzęsła, to trzęsłaby się cała, a nie tylko jeden kraj. Przekaz foliarskich ekspertów nie został jeszcze uzupełniony, czyja to wina, ani dlaczego ktoś miałby mistyfikować ruch płyt tektonicznych, ale z pewnością na dniach zostanie on zaktualizowany o brakujące elementy. Pitoń znowu pitoli! Współpracownik Sykulskiego oraz Brauna i częsty gość spotkań wszelakich spędów Konfederacji Dziambora i Berkowicza deklaruje pomoc Putinowi w denazyfikacji Ukrainy. Mało tego, jasno zadeklarował, że chce wybudować 10-metrowy mur na granicy z Ukrainą. Warto tutaj dopełnić, że nikt w Bombaju nie miał najmniejszego problemu, gdy wygłaszał te słowa. Ale pamiętajcie, oni wcale nie są prorosyjscy. Sebastian Ross wrzuca fotki małych dzieci. Sebastian Ross, wiernie oddany idei korwinizmu Konfederata, grzmiał na edukację seksualną, sugerując, że szkoli ona prostytutki. Święte oburzenie zostało okraszone zdjęciem bardzo młodej dziewczynki w makijażu. Jakim cudem Ross uzyskał dostęp do takich zdjęć, to pozostaje kwestią domysłu. Szuri śląskiej maski opadły. Szuria Śląska od jakiegoś czasu nęka mieszkańców Śląska swoimi bajkami o wolnym, autonomicznym Śląsku. Ostatnio można było zaobserwować ich zatrzęsienie aż do wypowiedzi Kadyrowa. Ramzan Kadyrow, szef Czeczenii, zaoferował pomoc armii rosyjskiej dla ciemiężonych Ślązaków, wliczając referendum niepodległościowe. To podzieliło Szurię na dwie bandy debili. Jedna prawie dostała zbiorowego orgazmu. Druga stara się udawać, że wcale się to nie wydarzyło, a ich antyukraiński przekaz jest po prostu czystym przypadkiem. Korwin znowu onucuje. Janusz Korwin-Mikke nie próżnuje na Twitterze. Tysiące kuców słuchają jego złotych myśli. Ostatnio doszedł do wniosku, że kraje, które atakują Rosję, to kraje w większości opanowane przez LGBT i NWO. A potem dumnie dodał, że Rosja stoi na straży prawdziwych wartości, a jedną z nich jest wojna. Europejskie wartości. Ludobójstwa, gwałty, morderstwa, zoofilia, pedofilia i sranie do dziury w ziemi. Nie wiemy, co jest zabawniejsze, to, że Korwin tak uważa, czy to, że deklaruje, iż według wartości europejskich żyje. Duch Ture odpowiada Korwinowi, ale jednak nie. Wielu z Konfederacji stwierdziło, że Korwina, delikatnie rzecz ujmując, popierdoliło. Wśród nich był i Sławek, który w paru prostych słowach swojego króla w wolnym rynku jedynego zganił. Zrobił to jednak tak umiejętnie, że nie odpowiedział na jego post, ani go nie oznaczył, by przypadkiem Janusz się o tupnięciu nóżką swojego pazia nie dowiedział. Ot takie pyskowanie rodzicom w swoim pokoju. W pustym domu. Sławuś wspomniał, że Rosja nie ma żadnych zalet sprzed przedrewolucyjnej Rosji carskiej. Do dziś eksperci zastanawiają się, czy z tych zalet to chodziło mu o zacofanie, analfabetyzm, głód, brak perspektyw na awans społeczny, feudalizm czy dyktaturę.
Konfederaci smażą cholewki do Rosji, równocześnie podburzając rolników. Ukraina z racji zerwania przez Rosję porozumień nie jest w stanie transportować zboża drogą morską. Uciekła się więc do zaufanej drogi lądowej idącej przez Polskę. Zboże ma na celu wyżywić kraje Afryki, jednocześnie dostarczając pieniądze na dalsze funkcjonowanie Ukrainie, a także zapobiec kryzysowi uchodźczemu. O dziwo, niezbyt się to podoba miłującej wolny rynek i brak uchodźców Konfederacji. Kuce aktualnie prowadzą akcję plakatowania wsi, aby przestrzec rolników przed ukraińskim zbożem, które ponoć ma zalewać polski rynek i masowo doprowadzać do bankructwa. Nawet nie próbujecie udawać. Piątek. Arturo El Bandioch wywalony z partii. Artur Dziambor według sądu partyjnego został usunięty z Konfederacji. Powód? Rzekome działanie na niekorzyść wizerunku partii. Powtarzam. Działanie na niekorzyść wizerunku Konfederacji. Biorąc pod uwagę, że nie ukarano w żaden sposób Brauna za jego wybryki, ani Korwina za jego tweety, można wysnuć jedyny logiczny wniosek. Konfederacja po prostu dba o wizerunek rusofilskich odklejeńców i nie chce żadnych, nawet umiarkowanie normalnych w swoich szeregach. To nie koniec wieści z Konfederacji. Szczekaczka partyjna, portal Najwyższy Czas, został usunięty. Są różne teorie na ten temat. Najlogiczniejsi sugerują, że warto jednak było opłacić domenę, a nie wrzucać ponaglenia do niszczarki. Konfederaci natomiast od razu rozdzierają szaty, widzą spisek i rękę złego państwa. Ależ oczywiście, że ogłosili nową zbiórkę z tej okazji. Na co? Chyba nawet oni sami nie wiedzą. Szabat i znowu pitoń pitoli. Tym razem nasz mądraliński góral widział rzekome szkolenie białoruskich terrorystów w Polsce. Jak? Gdzie? Chyba nawet on sam nie ma pojęcia. Przypominamy jednocześnie, że Sebastian Pitoń deklarował się niegdyś wolnościowcem i wychwalał nad niebiosa walkę o wolność naszą i waszą. Teraz oburza się na Białorusinów, że walczą oni ze swoim dyktatorem oraz na Ukraińców, że oni wzięli na warsztat rosyjskiego. Czego nie rozumiecie, lewaki? Marcin Rola pojechał do Wiednia. Wiadomość szokująca, Marcin Rola opuścił bezpieczny safe space Bombaju i pojechał do Wiednia, gdzie liczył na wielkie powitanie przez lokalną Polonię oraz sympatyków wielkich austriackich patriotów. Przyszło całe 6 osób, w tym jedno dziecko, a zatem Marcinek znalazł partnera na poziomie do rozmowy. Dodatkowo ktoś uświadomił proboszcza lokalnej parafii, gdzie Marcinek miał robić swoje spotkanie i chyba pokazał jakieś bombajskie filmiki, bo ten ochoczo z goszczenia naszego polskiego Alekseja Jeniesewa zrezygnował. Marcinku, to nie spiski i agentura europejska, tak działa właśnie prawo własności. Kolejny cud sobotniej nocy. Doktor Mendzele pochwalił dostawę broni dla Ukrainy. Tak, prezesina jednej z najbardziej prorosyjskich partii, jakie istniały w Polsce, pochwalił walkę z Rosjanami. Póki Ukraina się broni, nie musimy bronić się my, skwitował swoją wypowiedź. Kuce właśnie w tym momencie mają srogiego mindfucka i tak atakują swojego idola, rzucając mu ruspropagandę, której same się nażarły. Cóż, Sławuś, co zasiałeś, to i zbierzesz. Tym ironicznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Polski na Szalom. Żegnamy się z Państwem i zapraszamy do innych naszych materiałów
zrealizowanych z odrobinę mniejszą pompą i budżetem niż ten. A patronem tych wiadomości jest Loża Iluminatów z Davos. Dziękujemy za wsparcie i zachęcamy innych do podobnych aktywności. Ja jestem Lepszy Komentator. Do następnego.